Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku po dłuższym czasie. Co my tutaj mamy? ICOM 7000. Wszyscy znają ten transceiver. Bardzo fajne radio. Bardzo fajne radio. Bardzo zgrabne. Nie jest duże. Bardzo fajnie, bo można sobie tutaj wyjąć panel sterujący na separator i gdzieś go indziej po prostu zamontować, na przykład w samochodzie, gdzie całą, że tak powiem, stację główną tego radia można gdzieś sobie schować. Mikrofon też można fajnie do tyłu sobie do tego radia podłączyć, żeby on tutaj sobie nie wisiał. To też tak nie bardzo wygląda, ale nie o tym dzisiaj ten odcinek, moi drodzy. Co dzisiaj tutaj będziemy robili? Dzisiaj będziemy odblokowywali to radio na pasmo 11 metrów i tam na inne pasma. Zobaczcie, radio tutaj się przełącza, ale tutaj już nie. Te pasma są zablokowane. 10 MHz, teraz już jest. 15 nie działa. 16 też nie. 17. 21 też nie. 23. 24 też nie. 26 też nie, no i 27, 28 działa, ale 27 jest zablokowane. TX, więc odblokujemy to radio. Funkcja się nazywa odblokowania Unlock w Mars Mode, więc zmodyfikujemy to radio. Postaram Wam się pokazać mniej więcej, jak to zrobić. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie te rzeczy robicie na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę żadnych, że tak powiem, za to, nie biorę za to żadnej odpowiedzialności, jeśli zrobicie to sami, a coś Wam nie wyjdzie, bo jak wiecie, no trzeba by użyć jakiegoś odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej lutownicy czy tam hot aira czy czegoś podobnego. Dobra, zabieramy się do pracy, moi drodzy. ICOM 7000 odblokujemy go sobie, żeby nam pracował na 11 metrach. Oczywiście wiadomo, żeby odblokować to radio, trzeba je po prostu otworzyć. Musimy zdjąć górną pokrywę tutaj, gdzie mamy głośnik, wymontować płytę z procesorem, ponieważ wszystkie elementy, które są odpowiedzialne za odblokowanie, znajdują się pod płytą procesora. Zatem ja tutaj sobie otworzę to radio. Mamy kilka śrub do odkręcenia. Radyjko jest od mojego znajomego Mariusza, przepraszam. Mariusz, pozdrawiam serdecznie. Dobra, co teraz? Musimy odsunąć sobie tę wtyczkę. Wykręcamy dwie śruby, które tutaj trzymają całą płytę procesora. Bardzo fajne radio, bo powiem Wam szczerze, ale niewdzięczne w naprawach. Zaraz Wam powiem dlaczego. Zobaczcie, jakie tutaj są małe elementy. Są tak małe elementy, że naprawdę ciężko cokolwiek z tym zrobić. Zobaczcie. Elementy, które nas dzisiaj interesują, są to te elementy. Oj, nie mamy już zoomu takiego. Dobra, zrobimy tak. Musimy po prostu wylutować wszystkie diody. Jedną tylko zostawić tutaj w tym miejscu. Także przystępuję do lutowania. Jak widzimy, zdemontowałem raz, dwa, trzy, cztery diody. Tą jedną diodę tutaj zostawiamy. Zamykamy radio oczywiście. Musimy zrobić pełny reset i powinno być odblokowane. Zaraz to sprawdzimy. Teraz przed użyciem resetujemy radio, naciskamy zmiana bandów góra i dół jednocześnie, naciskając zasilanie.
Radio mamy zresetowane do ustawień fabrycznych. I sprawdzamy teraz sobie wszystkie częstotliwości. 18 jest, 21 jest, 24 jest, 28 było, 27 MHz działa. Raz, 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 próba, ola! Jak widzimy, mamy pełne 100 W. Bardzo ładnie wszystko działa, także tak to wygląda. Może nie jest przy tym dużo pracy, tylko to jest dosyć precyzyjna praca, moi drodzy, i wymaga umiejętności, a aczkolwiek no, jakichś tam odpowiednich narzędzi. No, jeśli ktoś nie posiada jakiegoś AirHota czy coś takiego, potocznie mówiąc, lutownicę na gorące powietrze, no ciężko tam cokolwiek lutować termoparą, bo to są tak małe elementy, że naprawdę chciałbym wam je pokazać, ale poczekajcie, spróbuję, bo w kamerze to inaczej wygląda, ale zrobimy porównanie na moim palcu. Oj, matko. Oj. Nie potrafię nawet złapać w rękę tej diody, bo są to diody. Zobaczcie, to są diody, które musiałem wylutować. Są tak małe elementy, zobaczcie, że naprawdę no, ciężko jest to jakoś normalnie złapać. Trzeba pensetę, gorące powietrze, pastę i ładnie to podgrzać, żeby to po prostu miało temperaturę i wtedy można zdjąć. Także tak to wygląda, takie elemenciki, no niestety. Ale wiadomo, tak jak wcześniej powiedziałem, możecie to zrobić na podstawie tego filmu u siebie, ale oczywiście na własną odpowiedzialność. Moi drodzy, no jeśli film się podobał, proszę łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście. Jeszcze dalekich potwierdzonych i niezakłóconych łączności. Amatorskie 73 ode mnie, pozdrawiam.